Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć, czym jest karma oraz jak ja podchodzę do tego pojęcia. Pierwsza sprawa, na której należy powiedzieć, to to, że karma jako pojęcie pochodzi z hinduizmu, z kultury azjatyckiej. Jest pojęciem o wiele starszym niż chrześcijaństwo. I no, to pojęcie rozprzestrzeniło się jako próba wyjaśnienia pewnych powtarzających się zdarzeń, powtarzających się sytuacji w życiu człowieka, którzy to ludzie zauważyli no, pewne synchroniczności. Karma to obciążenie energetyczne. Karma to energia. Obciążenie energiami, zapisem energetycznym, ze szczególnie negatywnymi sytuacjami, które narastają w trakcie życia człowieka i nie są on w trakcie danego życia rozliczone. Ja karmę postrzegam jako takie swoiste nici energetyczne, które dzielą się na karmę dwojakiego rodzaju. Jedna nić to jest karma osobista danej osoby, a druga nić to karma rodu. Żeby dogłębnie wyjaśnić pojęcie karmy, muszę cofnąć się do tego, jak ja postrzegam Ziemię. Mianowicie Ziemia jest planetą szkoleniową, gdzie mamy się uczyć, mamy doświadczać. Od czego w takim układzie zależy to, że jedni mają cudowne, fajne życie, a ogromna większość postrzega swoje życie jako pełne wysiłku, nieprzyjemności, niedogodności, ciągłych perypetii, ciągle pod górkę, prawda? Albo połowa życia jest wspaniała, nagle w wieku 40 lat trafia się choroba i kolejne 40 lat jest walka z bólem, z nieprzyjemnościami. Albo na początku życia trafia się wypadek, który ustawia kolejne kilkadziesiąt lat życia. Albo mieliśmy cudowne, wspaniałe życie i nagle zaczyna się rok bardzo bolesnego umierania, cierpienia, który nie da się niczym po prostu usunąć. Czyli tu podałem przykłady takich skondensowanych zdarzeń, które no, są wyznaczane przez tak zwane kamienie milowe. Żeby dokładniej to wytłumaczyć, wyobraźcie sobie Państwo, że jeżeli na Ziemi mamy się uczyć, tak, człowiek ma się uczyć, uczy się przez wysiłek, to jeżeli byśmy wyobrazili sobie klasyczny system edukacji, to nauka polega na zaliczeniu materiału, programu jednej klasy. Pierwsza klasa, nauczyłem się tam troszkę liczyć, czytać, pisać. Przechodzimy do drugiej klasy. To jest system klasyczny. W układzie karmicznym jest to dość podobnie. Przy czym należy powiedzieć, że tych klas jest tylko 7. Czyli biegnie życie, i w ogromnej większości przypadków i czasie to życie jest po prostu dobre, natomiast od czasu do czasu zdarza się sytuacja, która zostawia pewien negatywny ślad energetyczny, gdzie coś żeśmy zrobili nie tak, nie taka decyzja, nie takie zachowanie, wyrządziliśmy szkodę, krzywdę sobie, komuś innemu. Tak, czyli to jest, nagle okazuje się, że to jest tym elementem do odpracowania. I tak w cudzysłowie z pierwszego życia, czyli z pierwszej klasy, coś tam zostało do odpracowania. Ale przepuszczają nas do drugiej klasy, zapisując, że z pierwszej klasy zostało do odpracowania to. Druga klasa również się zaczyna fajnie. I znowu następują dwa momenty w drugim życiu, gdzie coś idzie nie tak, ale ważnym elementem jest to, że z pierwszej klasy
tą sytuację, która została przekopiowana, rozliczamy, rozumiemy, co tutaj. Natomiast przechodząc do trzeciej klasy, mamy za sobą dwa momenty z drugiego życia, z drugiej klasy, które należałoby jeszcze raz przemyśleć, zrozumieć, rozliczyć. Czyli karma się nam zapisała. Nieopanowanie w trzeciej klasie tych wątków, które zostały przekopiowane w żyć wcześniejszych, będzie skutkowało powtarzającymi się zdarzeniami, sytuacjami, dzięki którym mechanizm karmy będzie dawał nam szansę na rozliczenie tego, na zrozumienie tej sytuacji. I w taki sposób działa ten mechanizm do siedmiu żyć, do siedmiu klas. Należy powiedzieć o jednej rzeczy, że nasza rodzina i najbliżsi przyjaciele są osobami, z jakimi musimy przeżywać nasze relacje karmiczne. W poprzednich życiach byliśmy zamienieni rolami. 80% wszystkich relacji, jakie musimy uporządkować, to właśnie relacje z naszymi najbliższymi. To relacje z naszym rodzeństwem, z naszymi dziećmi, z naszymi rodzicami, czy ewentualnie z dziadkami, jeżeli jeszcze żyją, bądź z dalszą rodziną. To jest jakby kluczowa kwestia, o której należy pamiętać. Wracając do początku, czy rzeczywiście karma istnieje? Czy może jest wyjaśnieniem tylko i wyłącznie zbieżności przypadkowych zdarzeń w naszym życiu, tak aby można było poddać umysłowi jakiekolwiek wyjaśnienie tego, co się dzieje w naszym życiu? Historycznie, jeśli spojrzeć na karmę, to trzeba powiedzieć jedną rzecz, że to pojęcie było również na samym początku akceptowane przez Kościół katolicki. Natomiast w pewnym momencie Kościół chciał wprowadzić większą kontrolę. Więc ponad 1000 lat temu zostało z nauczania wiary usunięte pojęcie karmy. Nie mówiono kilkadziesiąt lat o karmie i wystarczyły dwa pokolenia, aby to pojęcie po prostu zniknęło. Zniknęło. Ja osobiście nie mam żadnej wątpliwości, że karma jako pewien program energetyczny w naszym biopolu, w ciele karmicznym jak najbardziej istnieje. Jest to swoisty kod energetyczny, który jest kopiowany z pokolenia na pokolenie. Karma zawiera kod energetyczny określonego zdarzenia, określonego zjawiska, które zaczyna mieć miejsce przy przekroczeniu określonego kamienia milowego. Jest to kod, który się kopiuje z pokolenia na pokolenie. Tymi kamieniami milowymi w życiu danej osoby to jest wyjście, to jest rozpoczęcie nauki, to jest ukończenie szkoły podstawowej, to jest ukończenie liceum czy technikum, to jest ukończenie studiów, następnie rozpoczęcie pracy zawodowej, przejście na emeryturę, choroba rodziców, urodzenie dziecka, problemy z dzieckiem, to są właśnie te kamienie milowe. Jeśli byśmy chcieli zastanowić się, prawda, w jaki sposób karma oddziałuje na człowieka, to podam bardzo znamienny przykład. Mianowicie choroby. W danym rodzie kobiety chorowały na raka piersi. Nowoczesna medycyna tłumaczy to, że jest patologia w genach. Są złe geny, które sprzyjają powstaniu raka. Ale jednocześnie zastrzega, że wcale to nie musi tak być, że wcale to nie jest w ten sposób, że te geny mogą się uruchomić i no po prostu choroba przyjdzie, rak przyjdzie. Z drugiej strony, patrząc na część chorych
kobiet na raka, no statystyka wskazuje, że one nigdy nie miały w rodzinie osób chorych na raka. Więc co takiego się dzieje, że rak się aktywuje, bądź nie? Co takiego się dzieje, że te złe geny się aktywują, bądź nie? Oczywiście geny jest to wyjaśnienie medycyny klasycznej. My wiemy, że za tym stoi kod energetyczny. Prawda? Co, jeżeli mamy do czynienia z chyba najczęstszym rakiem, czyli rakiem piersi wśród kobiet, to oznacza to, że matka jako kobieta siebie nie szanuje. Ma do siebie pretensje, nie czuje pełni kobiecości, bądź stawia siebie na ostatnim miejscu. Wówczas choruje. I jeżeli ten schemat, czyli ten schemat zachowań przekopiował się na córkę, wówczas córka też będzie chora. Ale wcale tak nie musi być. Córka może zmienić schemat zachowań. Patrzy na swoją matkę i mówi: no nie, ja tak nigdy nie będę się zachowywać, ja tak nigdy nie będę pracować. I rzeczywiście w życiu dorosłym odchodzi od tego schematu, co powoduje, że pewnie mama ma do niej pretensje, że nie zachowuje się tak jak ona, czyli w sposób jedynie właściwy, tylko wybrała swoją własną ścieżkę. Konsekwencją jest tego, że pomimo tego, że matka zachorowała na raka, córka nie choruje. Dlaczego? Dlatego, że zmieniła swój schemat zachowania. Zmieniła swój schemat zachowania, czyli to nie jest oczywiste, że jeżeli w rodzie był rak, to każde kolejne pokolenie musi również być obciążone taką chorobą genetyczną. Czasami karma nie dotyczy zdrowia, ale relacji społeczno-ekonomicznych. Są to najczęściej bardzo ciężkie, trudne do przezwyciężenia sytuacje. Mianowicie osoba bankrutuje, popada w tarapaty finansowe. Coś się wydarza i idzie do więzienia. W rodzinie ginie dziecko, prawda, co jest ogromną tragedią. Prawda? Czyli nie jest to związane bezpośrednio z osobowością, ale nagłym, strasznym ciosem losu, który na pozór jest zupełnie niewytłumaczalny. Jak wówczas wygląda ta sprawa? Gdzieś w przeszłości została zapisana taka sytuacja, związana właśnie z takim obciążeniem, które wymieniłem wcześniej. Ta sytuacja dla człowieka w XXI wieku, który żyje w Polsce, jest wstrząsa jego życiem. Jest niszcząca dla życia, dla jego psychiki. Więc dlaczego system karmiczny wprowadził taki straszny mechanizm, taką wskazówkę, która ma za zadanie tak bardzo człowieka zatrzymać, tak bardzo nim wstrząsnąć? Ano dlatego, że jest to w odpowiedzi na zachowanie danej osoby, który goni za karierą, goni bezmyślnie za pieniądzem, zamiast zajmować się swoją rodziną, sobą, swoimi dziećmi, prawda? Ma to wstrząsnąć człowiekiem, ma to zupełnie no, przemodelować życie człowieka. Oczywiście, gdy mamy energię kosmiczną, jest to zupełnie inna sytuacja. Karmę zawsze można opóźnić, zawsze można rozmyć, zawsze można wytrzeć. W bardzo krótkim okresie czasu, kiedy już widzę pewne zdarzenie karmiczne, gdy ono już jest jakby w horyzoncie zdarzeń, bardzo trudno jest je zatrzymać, ale da się je złagodzić, da się je rozmyć, da się je w czasie przesunąć, prawda? No na przykład ewidentnie widzę, że prawda, ktoś na skutek wypadku, nawet narciarskiego, ma mieć
połamane nogi, tak? Jeżeli ten człowiek jest pod moją opieką energetyczną i jeżeli podaje ta aktywnie energię, bardzo często udaje się to zniwelować do jakichś innych perturbacji zdrowotnych, bądź do na przykład jakiegoś drobnego urazu typu pęknięcie jakiejś kości przedramienia, czy ewentualnie obojczyka, tak? Czyli to jest zupełnie coś innego niż połamanie obu nóg. Mówię tutaj o samej końcówce. Mówię o samej końcówce. W każdym bądź razie podawanie energii kosmicznych bardzo mocno wstrzymuje te najgroźniejsze, najcięższe ciosy losu, które są wywołane przez karmę, ponieważ wyższe siły widzą, że następuje droga do przodu danej osoby, następuje rozwój, następuje refleksja, następuje zrozumienie, co tutaj było nie tak. Pytanie jest tylko jedno, jak jesteśmy gotowi na zmiany, czyli jak szybko zaakceptujemy te zmiany, jak radykalne te zmiany zaakceptujemy, tak aby tych mocnych ciosów losu nie było. Generalnie, patrząc na nasz świat, chcemy stabilizacji, uciekamy od zmienności, nie chcemy się zmieniać, ponieważ tak bardzo świat galopuje wokół nas, ciągle musimy stawiać czoła czemuś nowemu, mierzyć się z nieznanym, w związku z tym chcemy chociaż w naszym najbliższym otoczeniu mieć stabilność. Tak, można to mieć stabilność, ale w perspektywie tygodni, ale nie w perspektywie miesięcy czy lat, bo to już jest za długo. Tutaj już trzeba otworzyć się na nowe. Pamiętajmy, że karma to jest energia, na którą oddziałuje energia kosmiczna i w odpowiedni sposób ją niweluje, modeluje, przekształca, zmienia, tak aby nie było takich radykalnych uderzeń karmicznych. Oczywiście, zaraz Państwo powiecie, że są różnego typu specjaliści od usuwania karmy, którzy mówią, że trzeba tą karmę przepracować, którzy jednym zabiegiem potrafią usunąć karmę, prawda? Od razu mówię, że nie ma takiej możliwości, aby jednym zabiegiem usunąć karmę człowieka, chyba że ta karma ma termin najbliższych tygodni czy ewentualnie miesięcy. Wówczas coś takiego może się zdarzyć, ale już drugi raz czegoś takiego nie powtórzymy. Nie ma możliwości, żeby powtórzyć, bo to tak jakby usunąć znak drogowy z życia człowieka. Nie wiadomo, dokąd pójść. Natomiast zastanówmy się, na czym polegałoby przepracowanie bardzo ciężkiej karmy, takich na przykład jak pójście do więzienia. Jak to przepracować? No, czy ja umysłem mogę przepracować pójście do więzienia, wyobrazić sobie, sam mam się zgłosić do tego więzienia? No nie. Cały system, cały mechanizm więziennictwa musi zostać uruchomiony i my musimy pójść do więzienia. Czy takie przepracowanie karmy poprawi mi humor? No chyba nie. Nie o to chodzi. Więc jeśli coś takiego jest zapisane, to chciałbym tego uniknąć. Chciałbym uniknąć pójścia do więzienia. Tylko coś tak mocnego, takie zjawisko, które ma taką negatywną i silną energetykę, i które zostało zapisane w naszym ciele karmicznym, czy można tego uniknąć? Ano można. Tylko trzeba podawać energię kosmiczną, trzeba podążać do przodu. Być może będą miały pewne zjawiska niekorzystne, będą miały pewne zjawiska nieprzyjemne w naszym życiu, ale nie pójdziemy do więzienia. To będzie właśnie ta emanacja tej rozmytej karmy. Bardzo ważnym elementem jest zrozumienie. Bardzo ważnym elementem jest obserwowanie swojego życia, swoich myśli, zdarzeń, które się pojawiają, ponieważ to działa jak znaki drogowe, w którym miejscu, w którym kierunku mamy iść.
nie ma możliwości usunięcia karmy, jeżeli dana osoba stoi w miejscu i mówi do uzdrowiciela: ty tylko ze mną pracuj, a ja nic od siebie nie dam. Wówczas, jeżeli zdrawiają mi się tacy pacjenci, od razu mówię, że w długim terminie nie będzie radykalnej poprawy. W krótkim terminie tak. Natomiast długoterminowo będzie to bardzo, bardzo trudne. W każdym bądź razie często trafiają mi się również osoby, które pytają mnie o karmę. Jaką one mają karmę? Czy ja widzę tą karmę? Chcą za pomocą jasnowidzenia tą swoją karmę poznać. No, wówczas bardzo, bardzo jasno im mówię, że to, co jest ukryte dla normalnego człowieka, niech pozostanie ukryte, bo to mechanizm został zrobiony właśnie dlatego, żebyśmy mogli tutaj na tej naszej planecie szkoleniowej żyć. Natomiast dostaję odpowiedź, że ta wiedza jest potrzebna po to, żeby uruchomić jakieś swoje ukryte zasoby, ukryte możliwości, ukryte zdolności, albo żeby odpracować karmę. Ale ja mówię, w jaki sposób odpracować karmę? Prawda, pytam. No, przepracować karmę. Wejść w to intelektem i znaleźć się w takiej sytuacji i odzwierciedlić siebie jakby intelektualnie w takiej sytuacji. Prawda? Takie podejście do kwestii karmy świadczy o braku zrozumienia. O braku zrozumienia tematu karmy i ktoś sobie wyobraża, że za pomocą energii, która generuje umysł normalnego człowieka, jest w stanie zniwelować obciążenie karmiczne, które nabudowywało się 2 albo 3 życia i które ma potężne zakotwiczenie w ciele karmicznym danego człowieka. Jest to niemożliwe. Czasami te ciosy karmiczne są tak silne i tak potężne, że wszelkiego typu przepracowania, wglądy nic nie dadzą. Na takie osoby mówię szkiełko i oko. Prawda? Podam przykład. Ktoś w poprzednim życiu niesłusznie skazał osobę i miał tego świadomość. A teraz w tej sytuacji jakby w tym życiu jest kamieniem milowym, jest znalezienie się w tej samej sytuacji, czyli pójścia do więzienia i emocjonalne przeżycie tego, emocjonalna strata, emocjonalne poczucie zmarnowanego życia, rozsypanego życia zawodowego, rozsypanego życia osobistego. Jak to przepracować? Trzeba wymazać, aby tego pobytu w więzieniu nie było. Jednak jest to bardzo silne. Umysłem tego nie zmienimy, tylko i wyłącznie za pomocą energii kosmicznej i akceptacji zmian, które dochodzą w naszym życiu, da się to zrobić. Innym przykładem takiego strasznego ciosu karmicznego jest strata dziecka. Jak przepracować utratę dziecka? Jak za pomocą umysłu matka ma przepracować utratę swojego dziecka? Przecież samo myślenie o tym doprowadza człowieka na skraj szaleństwa, do rozpaczy, w depresję może wpędzić. A dlaczego to się zdarzyło? Dlatego, że ta dusza pozbawiła dziecka kogoś innego w przeszłych czasach. W związku z tym na jej drodze zostało zaplanowane zdarzenie, które ma postawić ją dokładnie w takiej samej emocjonalnej sytuacji, tak aby nauczyła się, że tego typu działanie, tego typu rzecz jest czymś strasznym, czymś rujnującym cały nasz świat. W jaki sposób intelektualnie przepracować utratę dziecka jeszcze przed tym jakby faktem? Jest to tak duży cios karmiczny, że nie ma takiej możliwości, aby za pomocą nikłej energii umysłu zniwelować tego typu karmę. Jedynie energię
kosmiczne i specjalnie podawane kanały mogą przeciągnąć tą sytuację, mogą ją zniwelować, mogą ją zmniejszyć do jakiejś poważnej choroby dziecka. W przypadku szczególnego zrozumienia i mocnego zaangażowania można jeszcze bardziej to zniwelować. Należy powiedzieć, że w tych przykładach, które podałem, w przypadku tak silnych obciążeń potrzeba silnego uzdrowiciela, żeby poradzić sobie z taką karmą, a praca musi być kontynuowana przez wiele miesięcy, a często lat. Czasami w ciągu jednego życia trudno jest wymazać taką karmę. Podsumowując, podawanie energii kosmicznych sprzyja amortyzowaniu wpływów karmicznych. Osoba się zmienia, wychodzi na nowe, następuje zrozumienie. Należy jednak podkreślić, że naraz jesteśmy w stanie wytrzeć tylko trochę karmy. To, co w danej chwili jest najważniejsze. Za rok, dwa mogą aktywować się inne kamienie milowe w życiu człowieka i będzie potrzebna kolejna dawka oraz znowu wysiłek do zmian. Można sobie zadać pytanie, czy w taki kontrolowany sposób warto przeżywać zdarzenia karmiczne? Z mojej perspektywy odpowiem, że oczywiście warto. Dlatego, że energie kosmiczne powodują, że to wszystko zmienia się płynnie, nadchodzi płynnie. Zmienia się osobowość człowieka, przychodzi zrozumienie. Można bardzo mocno zniwelować ciosy karmiczne. Życie danej osoby jest płynne i nie ma tam niedobrych, niszczących zdarzeń, które mają charakter karmiczny, które mają charakter losowy. Życie jest pełniejsze, życie takiego człowieka jest szczęśliwsze. No i polecam Państwu takie życie. Dziękuję za uwagę.